Siemanko, witam was ponownie. Właściwie trochę to dziwne, co teraz widzicie, ale właśnie poprzednim razem zatrzymałem nagrywanie i miałem coś zrobić i tak wyszło, że w końcu dość dużo czasu wyszło, że z tego, że coś robię i w końcu stwierdziłem, że zakończę tu, no i widzimy się w trakcie walki. Trochę się gra wczytywała dość długo, ale można jej to wybaczyć. Po pierwsze, nie wiem, czy wy słuchacie mnie w ogóle. Grywes coś obrywa. Dlaczego? Grywesie, wytłumacz się. Strasznie widzę, że... rzeźnia tu jest. Ta. Szybko, żem to powiedział. Czemu teraz droidy się zaznaczyły w taki sposób? Wiecie, co mam na myśli, że... w takim sensie, że tak jakby myśliwce zaznaczyły się w liczbie, a nie tak wcześniej. Przynajmniej jest taka szarańcza, że ciężko się przeciwstawić czemuś takiemu. Grywę zabrywa, nie można w ogóle już uciekać, bo byśmy go stracili. Coś tu obrywa jeszcze, no ale w sumie jakby nie patrzeć, ojej, ten też może oberwać. Dobra, tu już rozwalone, tutaj zostały jakieś fregaty, które prawdopodobnie już nie rozwalą mnie, ten może jeszcze oberwać mój krążownik. Dobra, szarańcza niszczy, jak zawsze zresztą, tam coś jakiegoś... jakąś fregatę małą rozwalają. W ogóle ktoś mi pieprzy cały czas. Znaczy ktoś mi pieprzy. To jest traktowane jako fregata. A to ciekawe. Bo ja zawsze uważałem, że to jest krążownik. Bo dzisiaj właśnie wyszło... Oj. Kto tu ma odrzutnik? Wy macie. Może jeszcze wy. Engines, tutaj już poszło. Ten już nie ma silnika, ten jeszcze ma. Dobra, rozwalony. I teraz jeszcze ten. No, uda się. Silnik, poszło, pięknie. Silników nie ma. I porozwalaliśmy to, co się da. I uciekła tylko fregata. Hurra! Bo właśnie dzisiaj opublikował się pierwszy odcinek z Republic at War. Właściwie czy ja powiedziałem, siemanko, witam was w kolejnym Zagrajmy, które się zwie Zagrajmy w Star Wars Republic at War. To jest dość dziwne, że tego na początku nie powiedziałem. Oczywiście powinienem jeszcze powiedzieć mody do Empire at War. Dość bardzo pięknie nam wyszła walka, bardzo wielkie straty odniosła Republika. Nie mówić, odnieśli klony. Odniosły klony? Co my tu mamy? Aha, te szczudłowate roboty, dobra. Bo tutaj właśnie atakowali, ale co, teraz łuki orbitują tu na Mandalore. Tylko, że Mandalore to jest właśnie ta planeta, która ma, że tak powiem... potężną defensywę. Dlaczego budynki nie mogą się tutaj schować? O właśnie. Tu są te szczudłowate. W sumie jakby nie patrzeć, można by szybkiego Blitzkriega zrobić, żeby się zablokować. Dobra. Technologię robimy. Teraz zatrzymaliśmy czas. Muszę się zastanowić, co robimy dalej. Stacja. Tutaj się stacja robi. Właśnie, polizmasę. Właśnie, polizmasa. Jak to było? Ja już nie pamiętam, czy ja się tu broniłem, czy co robiłem. Ale w każdym bądź razie mamy bardzo mało krążowników, to znaczy... właściwie, ja mówię zawsze krążownik, ale to jest lotniskowco-niszczyciel, jak tutaj nazwa wskazuje, bo to jest sam lotniskowiec. Właściwie... średniego rozmiaru
lotniskowiec droidów. Średnia fregata. No, fregata to jest, a ja bym to traktował jako krążownik. A to na przykład co to jest? Też średniej klasy, znaczy średniego rozmiaru fregata. Tutaj jeszcze mamy, o, te dryblaśne pojazdy, ale ja bym wolał... Właśnie, tutaj coś nowego mamy. Wielki... krążownik bojowy z ciężkim, że tak powiem, ostrzałem. Ma... niskie jakby... niskie, bo Jezus, nie mogę się wygadać. Te moduły takie walczące. Aha, musi być pod protekcją innych statków. Ten statek może zostać budowany tylko na Bestin, Cornelia... Corellia, przepraszam. Z Baldur's Gate'a mi się w ogóle. Coruscant, Duro, Ferost, Fandor, Geonosis, Hyporia, Quad, Mandalore, Mechis, 3 Minot, Mon Calamari, strasznie dużo tych planet. Okej, czyli to jest taki... jakiś chyba potężniejszy, wiecie co? Wybudowałbym te statki, tylko że... potrzebujemy tutaj tego. I znowu gra zaczyna ścinać. Nie wiem, co jest z tego powodem. A przecież... ja dopiero co zakończyłem walkę. Dobra. Flota tutaj musi się złączyć. Flota w sensie ta inwazyjna. Czy ja to coś jeszcze tu mam? No nie widzę. Ojku, ojku, ojku. Gro! Proszę cię. Czy to jest związane z tym, że jest olbrzymia ilość planet? Tu jeszcze mógłbym coś wybudować. O. Czy budujemy turbolasery? Chyba tak. Dobrze mówię? Właściwie te są działa flak. Jakby nie patrzeć. Dobra, wybudujemy sobie to. Buduję dlatego, bo widzę, że flota tam siedzi, więc podejrzewam, że wkrótce może zaatakować Armia Republiki. Dobra, co budujemy? Te dryblasy, które są dość drogie, bym powiedział. Dobra, teraz tak, zatrzymam sobie jeszcze. Na jakich to planetach? Czyli to jest taki jakiś taki... nietypowy statek, bym powiedział. Bo on jest taki chyba potężniejszy. Bestin, czy ja w ogóle mam Bestin? A właśnie, Hyporii. Na Hyporii też możemy. Ło, już mogę to? A dlaczego tutaj nie mogę? To na Hyporii mogę te? O nie. To zrobimy... tak, na Hyporii. Ło, jeszcze te mogę. Wiecie co? Tu jeszcze stację trzeba zrobić, ale poczekam sobie. Aż mój szefcio przyjdzie. O, tak coś zrobimy. Dobra, idziemy w ślimaczym tempie, bo strasznie gra nam ścina. Może ja od razu zapiszę, żebym znowu nie musiał, wiecie, wczytywać walki. I to wczytywanie trwało, no, z pół minuty co najmniej. Bo jest inaczej, jeżeli wczytuję tutaj na mapie, a inaczej w czasie walki. Dobra. Polizmasę podbiliśmy. Lecimy na hot. Ale nie będzie to tak emocjonalny atak, jak gdybyśmy walczyli Imperium. Tylko teraz tak. Zapomniałem, że tutaj jest coś takiego, iż resetuje się pierwsza jednostka i teraz będę miał wszystko. Ale dobrze, że zapisałem, to w sumie mogłem wczytać to. To czemu rozpocząłem walkę? To jest dobre pytanie. Bardzo złośliwa gra. Tylko teraz tak, to jest trzeci poziom. Możemy też zaatakować piąty poziom na Bespinie. Tylko że, o kurna, na Bespinie piąty poziom to jest... nie, wiecie co, jednak nie, poczekam sobie,
Chcę więcej tych droidanów. Potrzebuję większego, że tak powiem, ostrzału. Ojejku. W ścinającej się grze. Może zastanowię się. Rhenvar. To chyba była planeta, na której można było walczyć się. W Star Wars Battlefront, ale jedynce, w dwójce tą już planetę zlikwidowali. Nie wiem czemu. O! Jakieś ruchy floty tu zauważyłem. Tutaj Mon Calamari jest odosobnione. Wiecie co, możemy nawet poczekać na nieco lepszą technologię, bo teraz póki co to Republika ma tylko u góry planety, nie licząc tych dwóch. Ja na dole mam już spokój, już nie grozi mi to. Prawdę powiedziawszy, chyba mam trochę więcej planet niż Republika. W końcu. Tu się coś robi? Nie, tu jeszcze byśmy mogli coś wybudować chyba. Nie chyba, tylko na pewno. O, i możemy nawet te zrobić. Tylko czy bym je chciał? Jeszcze zastanowię się. Teraz tak, co jeszcze bym chciał zrobić? Co, zrobimy to. O, enemy fleet. Gdzie? Tutaj? Teraz nie jestem pewien, czy ja tę planetę... To jest chyba moja. Begin. Dobra, lecimy szybko odbijać ją. To znaczy, jak stoczymy walkę tutaj, batalię. Może coś zadamy, jakieś obrażenia. Reinforcements en route. Najpierw to wycofam wszystko, co tu siedzi. It appears the Jedi have discovered our operation. There is little time to waste. Prepare for a Republic attack. Czy robić ulepszenia? No nie bardzo. Bardzo mi się podoba to takie ryczenie silników. Dobra, trzeba chyba spieprzać, chociaż nie, tu jest jakiś na razie mały się pojawił. Ale się napierdzielają! Dobra, dobra, dobra. Tu fregaty, bo jest bardzo dużo myśliwców. Wow. Powiem szczerze, że co najwyżej możemy myśliwce tutaj zbesztać, ale to się okaże. Oj, ten to już w ogóle obrywa. Właściwie nie ma co oczekiwać tutaj, że zadamy jakieś wielkie straty. Ale no... Taki spam myśliwców daje mi chyba do zrozumienia, że jednak muszą mieć tutaj wezwane te myśliwce, no bo gdzież tak szybko zrobić spam. Teraz, promień ściągający na co ty bierzesz? Aha, na te fregaty. Dobra, już myślałem, że jakimś cudem na stacji mi lecą te promienie. Jejku, to teraz, to też jest szarańcza. Dobra, wiecie co? Nie. Już przyspieszę to po prostu, bo tyle co się dało zrobić to... A ten co? Siedział se, tak? Teraz chcę się dowiedzieć, czy ja coś zrobiłem. Dwa Venatory zniszczyłem. Przez tę autowalkę, jak rozumiem, tak? LOL! Dobra, szybko budujemy, szybko, bo gra się zacina. Kurde, ta chyba liczebność planet wpływa na, że tak powiem, wytrzymałość. No ale komputer i tak jest mocny, ale nie tak mocny, by wytrzymać to. Wydaje mi się, że to jest wina optymalizacji moda, bo... Ja mam teraz taki komputer, że no... Że nawet Heroes przejść na full detalach nie ścina się w ogóle. Więc ta. Beginning construction. Construction complete. Gdzie tu jeszcze możemy to w ogóle zrobić? Tu powinno pisać w ogóle, gdzie ja to mogę zrobić. Na Geonois nie mogę. Dlaczego to jest takie złośliwe? Czekajcie, gdzieś tu mam jeszcze planetę w ogóle, która ma trzeci poziom, to znaczy nie trzeci, tylko piąty. Nie, tu są jakieś takie lipne poziomowce, dobra. Ciśniemy.
na jednego Venatora i fregaty dwie. Spróbujemy ich złapać, żeby nie uciekli. I znowu zapomniałem tej rzeczy, czyli ustawienia sobie jednego statku. No ale cóż, cały czas o tym zapominam. Dobra, flota leci. Dość duża. Nie no, Sturmie, jest mała jeszcze. Wiecie co? Boba, ty się odsuń, bo ty jesteś na myśliwcu. Ty, ale tego to ja nie przemyślałem. Żeby tutaj wystawiać te... Ło, oni uciekają. Zatrzymać się. Czy mogę jakoś... O, właśnie, w Venatora. Wy. Fregatę. Wy też. Może się uda uszkodzić wszystko. Tu nie sięgnie. Dobra. No i chyba nic nie ucieknie. No właśnie. W tym problem, klony moje kochane. Dobra, o Jezus, tu jest Fandor. Czemu on ma piąty poziom? Acerii. Czy atakujemy Acerii? Mógłbym zaatakować, gdyby gra mi na to pozwoliła, nie ścinając aż tak pierońsko. Dobra, tu się na razie robi. Ale dlaczego tylko ta planeta może? Gdzie tu jest jeszcze jakiś piąty poziom? Tu coś jeszcze mamy. Tylko, że tu mamy flotę inwazyjną. Tutaj... Sylust. Pamiętam, że... W normalnym Star Warsie, to znaczy tym nie Republic, tylko Empire at War, można było właśnie te krążowniki Mon Calamari i klasy Imperial robić. Ojejku, gro! Ty jesteś tak złośliwa! Tak sakramencko złośliwa! Nie wiem, co jest tego powodem, że taka optymalizacja jest teraz tego moda. Nie mam absolutnie zielonego pojęcia. Ale my robimy piąty poziom, który będzie za 1,5 minuty i prawdopodobnie dostaniemy kolejnych dowódców. Ale co mnie bardziej interesuje, to reliktowiec, który będziemy mogli zrobić. Chyba, że się mylę. Problem był też taki, że na tej planecie stacja miała tylko drugi poziom. 9 klatek, 20 klatek, 14 klatek na sekundę. To jest straszne. Jak tutaj patrzę, tutaj jadę sobie, to tu jest spokój. Ale jak tutaj zaczynam jechać, to coś się dzieje. O, zaczyna się. Tutaj coś się dzieje. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego z tym, że komputer tutaj jakieś spamy ruchów robi i po prostu moc... że tak powiem, waha się, żeby w ogóle to udźwignąć. Więc może tu jest ten kłopot, bo jak na przykład tu siedzę, gdzie nie ma planet Republika, to jest spokój. Dobra, robimy tę stację. Nie tego chciałem, ale dobra, niechże będzie. No... No patrzcie, gro! Tu jest kółeczko, dlaczego ono nie chce iść? Czy to ma coś wspólnego z tym, że... to jest myśliwiec i on nie może? Chyba tak, bo nigdy nie robiłem myśliwców. W sumie to jest zrozumiałe, no ale... chwileczkę. Przecież dało się. A może się mylę? The Nava computer indicates we only have one parsec to go. Właściwie to dwa perseki. Jakby się uprzeć. Enemy fleet approaching. Ciekawe gdzie. Zaraz to zobaczymy i zweryfikujemy. Może ja najpierw zapiszę sobie, żebym wiedział, żeby mnie gra nie zaskoczyła. Okej.
No. No gdzie jest ta flota? Wrogowie właśnie zaczynają atakować, tylko gdzie? Czekam na ten atak. Wow. To było szybkie. Czwarty poziom. Poważnie? To ja tutaj coś takiego mam. Nie zauważyłem tego. To czym prędzej jeszcze coś takiego zbuduję. Wiecie co? Szkoda tracić ten piąty poziom, no ale spróbujemy. I co ja mówię? Czwarty. Będziemy mieć bardzo spamerską stację. Wzorując się na tym, że Republika na czwartym poziomie bodajże miała dwa lotniska, więc ja też powinienem mieć. Chyba, że się mylę. Gdzie są te lotniska? Tu jest jedno. Właśnie to jest hangar, ale wiecie. Znaczy, ojejku. Wow, to ja tutaj jeszcze... Wow. To ja tutaj mogę jeszcze budować? Ciekawe. Nie wiem, czy to jest jakoś wbudowane, że od razu mogę coś takiego zrobić. Ciekawe. No, że tutaj nie opłaca się budować, bo tam już klony przyleciały. Dobra. W sumie tutaj nawet nie będzie bolesna strata krążownika. Dobra, co robimy? Aby ulepszymy sobie co nieco. Tracić czwarty poziom stacji to bolesność by była. Oj, 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 proszę pana, proszę się odsunąć od tamtej stacji, która się właśnie buduje. No, poważnie. O, dlaczego klony? No jeszcze się budujesz? Wreszcie, wreszcie się działo, wybudowało. Tylko trochę już spóźnione. Dobra, ty się odsuń. U ciebie strata byłaby wielka, a te fregaty to niech sobie jedzą myśliwce. Do tego służą w końcu. Strasznie dużo myśliwców tu się pojawia. Dobra, uciekać, uciekać, panowie. Się, panowie roboty. Za chwilę złapiemy tego Venatora. Tylko jeszcze nie tak od razu. Oj, 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 widzę, że bardzo chcecie tego mojego złapać. Dobra, teraz tak. Pyk, lecicie tu. Ten leci tu. Właściwie wszyscy teraz. Łącznie ze stacją. Co jeszcze możemy zrobić? Może to jeszcze zrobimy. Zobaczymy, jak z tego wyniknie cała sytuacja. Kurde, wszystko mi porozwalali, tylko te działa zostały z tyłu. Nie będę się martwił w ogóle stratą tych fregat, bo one i tak się pojawiają za chwilę. Ten krążownik bardziej bym tutaj chciał zaoszczędzić, bo on nie był w tym wezwanym. Więc tutaj będziemy ubolewać. Niestety już mi go zeżar. Oj, oj, oj. Spam bombowców się zbliża. Trzeba to szybko zjeść. To chyba mi leci właśnie na fregatę. W najgorszym przypadku właśnie na stację, która jest tutaj sercem tej obrony. Jeżeli ona padnie, to wszystko padnie. Trzeba tu poulepszać jeszcze, jeszcze. Właściwie powinienem spamować cały czas badaniami. Może hangar rozwalimy pierwsze co. Działa sobie, coś tam radzą powoli. Under attack, oj, pole siłowe spada. Tu się jakiś następny Venator pojawił. I chyba już za wiele nie zrobię.
Tu już mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć Venatorów. Tylko że jednego będziemy chyba w stanie rozwalić. Może się uda go rozwalić. Special weapon. Cóż za pogarda, nawet wybudowali działo. O, powiem szczerze, że tego się nie spodziewałem. Dobra. Czy się udało w ogóle zniszczyć cokolwiek? Czy się udało? Czy naprawdę jestem taką lamą? Co? Poważnie? Stacja na drugim poziomie potrafiła rozwalić dwa Venatory, a stacja na czwartym poziomie nie potrafiła rozwalić nawet jednego Venatora. Co? Jakim cudem? Ja się pytam, jakim cudem? Wow, tej planety też bym nie chciał tracić. Wiecie co? O, już więcej nie mogę. Czy to jest jakiś inny budynek, że on znika? Jednocześnie, że mam taki sam już wybudowany? Chyba nie. Chyba nie. Tech upgrade complete. Tech upgrade. Dobra, przesuwamy tego. O, pojawili się nowi. Już chwileczkę, tylko gra się ścina niestety. Dobra, jak mogę teraz zadziałać w ogóle? Czy ja mogę już tego swojego ulubionego niszczyciela zrobić? Czy jeszcze jedno badanie muszę zrobić? No wygląda na to, że nie! Że już wszystko jest. Mandalor dalej jest oblegany. Ta planeta jest jeszcze, że tak powiem, nieprzystosowana do obrony. Jeżeli coś ją tu zdziara, to będzie nieładnie. Ta też jest w sumie niegotowa. Chodzi mi tutaj o to, że tylko wybuduję jakieś tutaj obrony, gdyby im się tutaj zachciało atakować. No bo obrony, że tak powiem, gwiezdnej ciężko będzie zrobić. Ciężko będzie zrobić obronę. Ale jeżeli mamy się bronić na planecie, to już jest inna sprawa. Oni nie mają gwiazdy śmierci. Chyba że coś tutaj wymyślili twórcy, czego ja bym się nie spodziewał. Wiecie co, tych bohaterów przeniosę raczej do armii, która będzie inwazyjną na planecie. Dobra, ja mam pytanie. Jak mam zrobić ten super niszczyciel? Powinienem chyba oglądać bajkę, wtedy bym wiedział. No tak to będę skakał. Patrzył i szukał. I nie wiadomo co jeszcze. Gdzie mogę zbudować? No najlogiczniej Hyporii. Tylko że Hyporii tego nie ma. No przecież nie Sylust chyba. Pieron wie. Construction complete. Pieron to może wiedzieć. Nie tak, tylko jeszcze sobie złączymy. Gdzie są ci inwazyjni? Coordinates are locked. No powiem szczerze, ciekawie to wygląda. Oj, 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 oj. Gro! Proszę, nie ścinaj mi. Jest strasznie złośliwa ta gra. Wszystko pobudowane. Ale ja mam pytanie. Jak do Pierona Jasnego mam zbudować Malevorence? Chyba że na Rothanie? Lol, znowu następną planetę mi atakują. Mechis 3 i na tej planecie też bodajże mogłem robić cuda, no ale tutaj 12 Venatorów. Jeszcze mam stację na czwartym też, kurde. Ale wezmę autowalkę. Przynajmniej coś komputer był w stanie zrobić.
Trzeba obrony zrobić. Niestety nie jestem w stanie przezwyciężyć ataku. Do tego potrzebna jest jeszcze flota. Faktycznie, stacja może się wybronić, no ale chwileczkę, no jeżeli mamy potężny ostrzał, to nie bardzo. Dlaczego nie mogę tutaj ustawiać sobie? To jest głupie. Dobra, jeszcze działka sobie budujemy. Jeszcze coś mogę, no zrobimy pole siłowe. No i tych szczudłowatych zrobię, chociaż jeszcze nie widziałem ich w akcji. Ścina, 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 ścina. Dobra, trzeba chyba lecieć dalej. Idziemy na co? Na jaką planetę? Abregadori? Na tę planetę lecimy, ale my tu jeszcze tutaj mamy co nieco. Bespin. I tam flota gdzieś orbituje między Bespinem a Hoth. I bylibyśmy już szczęśliwi, gdyby jej nie było. No bo tak to nie za bardzo mam, że tak powiem, pole do popisu. Dobra, lecimy chyba na Rothanę, bo chcę ten piąty poziom jeszcze zrobić, ale to trochę potrwa. I jeszcze tutaj jedna planeta była. Sylust? Ta. Syluście, pokaż mi.